Cześć, ja jestem Cydi i witam was w kolejnym odcinku Isaaca. A nie wiem co to jest. Nie poszło nam Lilith ostatnio, niestety. No kurczę, jeden piksel życia został dla Supergrida. Trudno, jak to wygląda? Eden, Lazarus, Blue Baby. No i Lost oczywiście, Eden, Lazarus, Blue Baby. A dajmy Blue Baby. Czemu nie? Zobaczymy. Musimy pokonać co właściwie? Hasza. A nie, boss rusha tylko. Tylko albo aż, tak? Ja mam czasami wrażenie, że pokonać hasza jest czasem łatwiej niż przejść właśnie boss rush. Ale zobaczymy. Tinted Rock tutaj oczywiście leży. Postaram się go otworzyć, jeśli znajdziemy bombę, tak? Co robi ten, który się świeci czasami? Odpycha nasze strzały? No zaraz się przekonamy, jak zostanie nam tylko walka z nim. No nie wiem, po prostu... Aha, zamienia się w dwóch, ciekawa. Ciekawa rzecz, takich czempionów to my często w Afterbirthie nie spotykamy. Więc znalezienie go na początku gry mogło się skończyć różnie. Okej. Ledwo to zrobiłem, ale... Ale to zrobiłem. Przeżyłem, mam się dobrze. Dobra, Tinted Rock ze Small Rockiem albo z dwoma Soul Heartami. No właśnie Blue Baby, ja zawsze to powtarzam, ale to jest prawda, tak? Musimy znaleźć dobre źródło Soul Heartów na początku gry. No i później będzie to lecieć. Jeśli nie znajdziemy Soul Heartów na początku gry, Tinted Rocków, jakichś przedmiotów, czegokolwiek, czy nie będziemy mieli po prostu szczęścia, no to będzie potem bardzo duży kłopot. Aha, pomyślę. Nie wiem, co jest nawet bardziej warte w tym momencie, czy z Tinted Rock, czy właśnie Eris, tak? Ten przedmiot to jest chyba Eris. To są znaki Zodiaku, no właśnie. Ja w którymś z poprzednich odcinków nie wiedziałem, jak to się nazywa. No teraz po prostu jest to dla mnie oczywiste. Ale wypadło mi po prostu wtedy to z głowy. Znaki Zodiaku, no tak. Ty też mi muchy zostawisz? Nie. Okej, jedna bomba. Zostawię ją tutaj. Bo po pierwsze Secret Room, po drugie Tinted Rock, po trzecie Tinted Rock może wyrzucić nam bombę. Teraz dopiero kolejną bombę, jaką znajdziemy, może wykorzystam właśnie na powrót do naszego item roomu. Eris jest spoko przedmiotem, jest bardzo dobrym przedmiotem, ale nie wiem, czy aż tak tego wartym. Na początek pójdziemy na walkę z bossem. Little Horn nie powinien być trudny, szczególnie, że on lubi tutaj w te ogniska wpadać czasami. Tak samo jak i w swoje bomby. Właśnie, polecam ten styl życia. Możesz tego robić więcej. No, swoje pociski też możesz rzucać w ogień. Dziękuję. Tak to się robi. Tak to się robi. Cat o' Nine Tails jest jednym z moich chyba ulubionych bossowych przedmiotów. Jest tak fajny. Znaczy jest fajny, ten shot speed zwiększony jest fajny, oczywiście damage również jest rzeczą zawsze spoko. Co tu będzie? Po prostu taki dziwny ślepy zaułek, ciekawe. A nie wiem jak będzie z boss rushem, jeśli oczywiście będziemy w miarę mocni, no to boss rusha postaramy się zrobić. Mamy 4 klucze. Więc ja z chęcią zajrzałbym. Znaczy mamy teraz tyle soul heartów, że ja po prostu podniosę to Eris i tyle. Stopwatch. O, to... Niestety nie stać mnie na Sackheada. No Eris jest spoko, tak? Ta szybkość ogromna. Fajna sprawa. No ale no, w zamian za Soul Hearta, no, opłacalna sprawa, myślę. No i teraz pytanie, co tutaj znajdziemy? Two of Clubs. O, dwie bomby. Jako już żadnej nie mieliśmy. Chyba spoko sprawa. Strength daje nam health upa. Albo jednak nie. Myślałem, że daje. Kiedyś dawał. Strength jako Blue Baby kiedyś był health upem po prostu. Nie wiem czy w jedynce, czy w Rebirthie, ale kiedyś tak na 100% było. Teraz coś tak nie działa. Szkoda. Bo to była bardzo dobra karta właśnie dla Blue Baby, tak? Szczególnie z Blank Cardem. By była, jeśli w Rebirthie to też działało. Niestety.
Niestety to zmienili, szkoda. O, jak pięknie. Lecimy na walkę z bossem. Jesteśmy teraz w stanie podnieść Deala z diabłem. Monstro jest bossem bardzo przyjemnym. Mamy na tyle damage'a, że jego dosyć spore życie nam nie sprawia żadnego kłopotu. A ogólnie, no, unikać go trudno nie jest. Jedynie czasami te żygania jego potrafi złapać nas w złym momencie jakimś jednym pociskiem. Ale to nie przez to, że ciężko jest tego uniknąć, tylko przez to, że samemu jest, myśli się, a na pewno znowu nie trafi. A jednak trafia. Caffeine pill, bez szału. No i co? No i co wy na to? No i co wy na to? Niestety gapi spał się nie przyda, ale jedna część gapiego zawsze spoko. Book of Belial jest fajną rzeczą, ale nie tak drogą. Nie stać nas na to. A jesteśmy bardzo szybcy teraz, jesteśmy ogólnie mocni. Jesteśmy ogólnie w fajnej sytuacji. A czy może być tam... A czy może być tam secret room na lewo? Chyba może. No i jest. A w nim... Złota skrzynka. Steven? Nie Steven. Za to karta Demon na kolejne piętro, bardzo spoko sprawa. Monety oczywiście sobie podniesiemy. Sklep, jak i secret room sobie musimy... chcemy na pewno na tym piętrze odwiedzić. Jak popchał tego Dingla na mnie. A liczyłem na to, że po prostu on przeleci nad nim. A on po prostu go rzucił na mnie. Bo samego dużego Dingla bym ominął. Ale jak same małego po prostu jak armata odepchał, wrzucił w moją stronę i się nie dało. Się nie dało tego zrobić. Na pewno bym inną skrzynkę otworzył. W czerwoną w sensie. Ale... A no szarej, myślę, nie warto. No bo co ona mogłaby nam dać? Klucze? Kasę? Bomby? Nie potrzebujemy tego. Znaczy zawsze jest to miłe, jak za darmo, tak? Ale tracić czas, tracić życie, tracić nerwy, żeby no, nie zdobyć nic niesamowitego, no to nie warto. Halo of Flies jest rzeczą ok. Rozwalę to. Kupię to. Jakby to działało na Blue Baby. Jakby to działało na Blue Baby. Niestety nie. To nie wiem, po co tam zaglądam. O. Tak zastanawiałem się, po co ja to zwiedzam. Tak wiem, mogłem postawić tą bombę tutaj, sorry. Mogę cały czas postawić tą bombę tutaj. A chcę na pewno tutaj postawić też bombę. A fish... Ej. Znaczy, nie wiem teraz, po co to ostatnią zostawiam. Ale zostawię też jedną tutaj. Fishhead daje nam muchy. Nie jestem pewny kiedy, ale daje. Więc okej. Okay. Daję okejkę dla tego przedmiotu. I lecimy. Jeszcze zdobędę sobie ten klucz. Bo jak bomb nam nie brakuje, tak z kluczami staliśmy w nie najlepszej sytuacji. Teraz jesteśmy na równo, więc jest bardzo spoko. A z czasem jest bardzo źle. Ale jesteśmy, nie jesteśmy potężnie mocni, aby, no właśnie, mieć... No nie jesteśmy w stanie na luzie pokonać boss rusha jeszcze teraz. Więc, no postaramy się pozwiedzać te piętro, item roomy, deal z diabłem i może wzmocnić się na tyle mocno, żeby, no, mieć na luzie tego boss rusha. The gaz. No... Bardzo spoko sprawa. Daje nam oczywiście Soul Hearta i dodatkowo leczy klątwy. Żadnej teraz nie mamy, tak? Znaczy niweluje klątwy, leczy to może nie najlepsze słowo. No, więc kiedyś tego użyjemy. Cancer jest genialny. Dał on nam życie, czy nie dał? Chyba dał. Nie jestem pewny. Może na Blue Baby on nie daje ten przedmiot życia, ale wydaje mi się, że po prostu nie zauważyłem, a normalnie nam dał te health upy. Ślepy zaułek, niestety. Ale może rozwalał mi jakieś wejście do secret roomu, tak się nie stało. O, nie będę się po to wracał. Jedna moneta, znaczy mamy no 30 tych monet, więc...
Nie będę przeżywał straty jednej z nich. No i z życiem stoimy bardzo dobrze. Niestety cały czas damage jest tylko dobry. Nawet bardzo dobry. Ale nie na tyle dobry, żebym powiedział jasne, robimy boss rusha luz. Nie mówię, żebyśmy nie dali rady. W sumie jakbym zdążył, to bym zajrzał do niego. No bo tak naprawdę no, naszym celem jest właśnie zdobycie tego boss rusha, tak? Jest to rzecz, którą Blue Baby mamy jeszcze nie odblokowaną, więc bez wątpienia. A bez wątpienia chcemy tego boss rusha zrobić i to jest nasz główny cel, więc nawet jak będę mówił, że tak, o, nie wiem, czy damy radę, no to jednak chciałbym to zaliczyć. Kompas? Kompas albo health up. To są rzeczy, które są spoko. Mapa nawet też. O, bomba, którą mogę cię zabić. Klucz, który się na pewno przyda. No i health up, na to liczyłem. A byliśmy w sklepie chyba, czy nie? Nie wiem. Nie byliśmy. A nie, to jest pokój Isaaca, do którego musimy zajrzeć, bo jest tam dużo fajnych rzeczy dla nas. Więc jedna bomba. Zaraz się tu wrócimy i zostawimy drugą. Jeden, drugi. No ten jest czempionem, więc ma tego życia troszeczkę więcej, więc musimy się z nim nieco bardziej pomęczyć. Nawet bardziej nieco niż nieco bardziej. O, tutaj jest... O matko, o matko. Nieprzyjemne pomieszczenie. Liczę na to, że ta bomba kogoś zabija. Nie wiem, czy za... Aaaa! Nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię. To jest zło wcielone. No i faktycznie rybka daje nam życia co jakiś czas. Znaczy, że muchy co jakiś czas. Jakby nam życia dawała, to by było mega. Ale... ale nie. Kupiłbym Soul Hearta na pewno. Glowing Hourglass. Jeszcze rozwalę was, żeby kupić sobie tego Soul Hearta, jak zapowiadałem. No i Glowing Hourglass jest przedmiotem na pewno interesującym. Właśnie z tego powodu, że głupie błędy mogę naprawiać naciśnięciem... Nie mam bomb! No, no nie... A mógłbym... Znaczy dużo rzeczy, tak? 3 Soul Hearty bym dostał za wejście tam. No i dostałbym... zszedłbym do pokoju Isaaca i miałbym jakiś darmowy przedmiot, tak? Znaczy zszedłbym pod ziemię i miałbym jakiś fajny darmowy przedmiot. Może jeszcze Pestilence mi jakieś bomby wyrzuci. Potrzebuję 2 bomb, koleżko. No niestety. Trudno, szkoda. Bardzo szkoda. Zepsułem. No i tego błędu już naprawić niestety nie mogę. Ale to nam będzie zapewniało... No właśnie, możemy do Curse Roomu wejść, jeśli nie będzie tam nic ciekawego. Uciekamy, używamy cofania czasu i... i nas nie ma. A no dlatego ten przedmiot jest bardzo fajny. No właśnie, teraz mogę nacisnąć spację. I nie odzyskałem życia. Chyba nie odzyskałem życia, tak mi się wydaje przynajmniej. Okej. Coś się złego stało. Mogę to otworzyć. Zebrać te rzeczy. Uciec. I nie mam tych rzeczy. No tak, to ma sens akurat. Ale nie ma sensu walczyć z nim, znaczy z bossami, dla takich rzeczy. Co jest fajne w tym przedmiocie, że czas również się cofa, tak więc... w sensie czas, czas faktyczny, tak? W sensie, że na boss rusha ułatwia nam to zdążenie, tak? Że realny czas idzie nie idzie cały czas, a też się cofa przy użyciu tego przedmiotu. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Bo ja mam ogromne problemy z wytłumaczeniem tego. Jakieś reakcje łańcuchowe muszki? Nie za bardzo, szkoda. O, no mamy... jesteśmy na cavesach drugich, mamy 7 minut na skończenie 3 piętr. To, no, to się nie uda raczej. O, szczególnie, że cały czas jesteśmy słabi. Dosyć. No i takie zwykłe niby pomieszczenie zajmuje nam dużo piekielnie czasu.
Dobre kilkadziesiąt sekund tracimy na jedno duże pomieszczenie. A to nie ułatwia. To nie ułatwia zdążenia na boss rush. Ani troszeczkę. Więc ja teraz troszeczkę mogę sobie przyspieszać Cube of Meatem. Niestety ja nie trafiam. Żeby troszeczkę czasu sobie zaoszczędzić. Dobra, was powinienem zabić w miarę normalnie, stojąc po prostu tutaj. No co też będzie czasochłonne. No ale nasz damage nie jest tragiczny, tak? Nie jest to damage podstawowy, mamy kilka fajnych damage upów już zebrane. Nie chciałem tu zaglądać, chciałem otworzyć tam tą skrzynkę. Ale spoko. Otworzymy ją kiedy indziej. No i tego podejścia też nie chcę przetasowywać. Jeśli będzie tam pokój z kostką szóstką. Piątka. Forget me now. No też nie chcę tego robić. Nie jestem, znaczy lubię te kostki. Ale, no ale nie. Ciekawe czy Glowing Hourglass bym mógł użyć wtedy, nie. Jasne, że nie. No mogę się teraz cofnąć, ale i tak myślę tędy musimy iść, więc nie będę używał teraz Glowing Hourglass, żeby cofnąć te pół serduszka damage'a. No bo się śpieszymy. Znaczy no tak, czasu byśmy nie stracili. Ale wciąż... nie chcę tracić tych kilkunastu faktycznych sekund na powtarzanie tego pomieszczenia. Wciąż nie mając pewności, że nie oberwę znowu. Jednak to nie jest pomieszczenie z dwoma pająkami, gdzie przez przypadek tracę, przyjmuję te obrażenia. A jednak jest to w miarę trudne pomieszczenie. W miarę trudne, tak? Nie jakieś super trudne. Okej. Sklep. Chaos. Degas. Two of Hearts. No, warto było spróbować. Może jakiś Joker by się trafił. Niestety się nie trafił. Ale mógłby, więc spróbować trzeba. Okej. No, gdyby ta mucha nie zostawiła tego syfu, no to jasne, easy. Mógłbym od tego uciec. Ale że ta mucha ten syf zostawiła tam, no to się nie dało. Chodźcie tu wszyscy. Ja chciałbym tu bombę zostawić, ale... chciałbym tą bombę zostawić, gdy jest tam wielu przeciwników. A nie było tam żadnego przeciwnika wtedy. Wszyscy byli po prawej stronie mapy. Czy jest tu dwóch niewidzialnych, czy tylko jeden? Cofnijmy się już. Ale to powinna być dobra droga do bossa. Postarajmy się to zrobić na spokojnie w miarę. Wiemy, że nic nam nie wypadło z tych grzybów, więc... wiemy, że nie warto marnować bomby na nie. Tak więc tej bomby... no nie zmarnujemy sobie, zaoszczędzimy ją sobie, a bomb dużo nie mamy, więc w sumie. Cieszę się, że użyłem tego. No tej klepsydry, cofającej czas. No i boss na nas czeka. Gdzieś tutaj. To musi być dobra droga do niego. O, nie lubię was. Nie lubię was. Zostawiał tyle tych przeciwników za sobą. Dobrze, że mamy tego mid-boya, który pozwala nam na w miarę łatwą walkę z nimi. No i tu już jest boss, dobra. O, cofnijmy się. Nie będziemy mieli przygotowanego tego przedmiotu na bossa. Ale jednak, zawsze to lepsza sytuacja z życiem. To spoko sprawa. No i trzech przeciwników zostało. Uhuhu, było blisko. Lecimy, zobaczmy. Kogo my tu mamy? Gerdy. Jak najbardziej będę Cube of Meat'a tutaj używał. No, w miarę możliwości. No bo już gdy postawił te swoje pączki, no to... jest gorzej, ale cały czas się da. A teraz powinniśmy dostać deala z diabłem oczywiście. A Sukubus jest dobry. Jest dobrą rzeczą. Jest drogą rzeczą, ale może nam bardzo ułatwić wiele rzeczy. A dwa piętra, trzy minuty. Nie, to się nie stanie. Niestety. Ale trudno, może przynajmniej uda nam się to podejście ukończyć. Nie to co dwa ostatnie.
których było tak blisko w obu. No w jednym głupi błąd, w jednym piksel życia został dla ostatniego przeciwnika. Nie, nie, nie. Tak się nie bawimy. Nie wiem, czy ja w ogóle chcę tutaj zaglądać. No, ale chcę. No, no teraz już czasu nie cofnę, niestety. Ale z życiem cały czas stoimy jak najbardziej w sytuacji w porządku. No i już mamy walkę z bossem. Czy chcę z nim walczyć już? Nie wiem, czy chcę z nim walczyć już. Chcę z nim walczyć już, bo mam Devila. Monstro. Nie powinien być problemem. Zobaczmy, jak kurczę Sukubus będzie sobie radził z nim. Schodzi ten pasek życia dla niego ładnie. Tylko Sukub się przybliża i ten pasek tak leci w dół. O, ten Sukub jest naprawdę fajnym przedmiotem. Za każdym razem, który go mam, coraz bardziej go lubię. No bo on taki damage robi po prostu. Świetny. A cały czas lata, ma ogromny zasięg zadawania tego damage'a też. Że ciężko go nie doceniać. Mamy deal z diabłem, wow. 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 A mamy już jedną część Gapiego. I chcemy zostać Gapim. Chcemy te wszystkie rzeczy. No to było ryzykowne. To jest bardzo ryzykowne. To jest niesamowicie ryzykowne. Ale jesteśmy teraz tak potężni. Byle nie zginąć. A cofanie czasu teraz nam też nic nie da. Dobra, dajemy ci hajs. Helfa, padaj mi. No byle przeżyć jakiś czas, to tego życia nazbieramy dużo. Szczególnie z Mysterisak, który Soul Hearty często wyrzuca. A no musiałem to zrobić, kurczę, Gapim jesteśmy. Jakkolwiek to nie jest ryzykowne, to jest bez wątpienia warte zrobienia. Dobra, jak będzie coś słabego z tych skrzynek, to ja cofam czas i spadam stąd. Dobra. No Glowing Hourglass od śmierci nas nie uchroni niestety. Więc w tym jest właśnie problem. Dobra, więcej takich pomieszczeń. Trickle Charge, jasne. Dziękuję. O, nie najlepsza bomba, zostawię nawet kolejną. Nic nam nie dała. Ale jak najbardziej nasza sytuacja jest nagle w dużo, 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 dużo lepszym stanie. No jednego życia nam brakowało, żeby to podejście stało się nagle znów genialne. Jest to chyba pierwsza dopiero strzykawka. Mam wrażenie, że zamiana właśnie w narkomana to druga najlepsza przemiana w grze. Transformacja. No bo duży damage up dostajemy dzięki niej. Oczywiście Gapi niszczy system najbardziej. Kupiłbym Blank Guarda. Rozstaniemy się z naszym Glowing Hourglass, co jest rzeczą smutną. Szczególnie, że teraz Blank Guard jest bezużyteczny. Ale w przyszłości może być dobry. Nie musi, ale może być, kurczę. Wystarczy, że znajdziemy jakiegoś Hierofanta, czy... A czy co? Znaczy głównie Hierofanta. Albo runę jakąś, Algiza, Jere, coś w tym stylu. A to będziemy ustawieni do końca podejścia. Więc to jest inwestycja jak najbardziej, która na razie jest kompletnie bezużyteczna. Okej, wy tutaj skaczecie. Bombs are key. A rzecz na pewno nie genialna. Rzecz na pewno dobra. Dobra, muszki, zabijcie ich zanim podejdą do mnie, bo... Gdyby podeszli do mnie i gdybyście wtedy ich zabiły, no to byłoby po mnie. Znaczy nie byłoby jeszcze po mnie, ale byłoby ze mną źle. No widzicie, Sukub sam na własną rękę zabija przeciwników. I to szybko, ostro, nieźle, mocno, fajnie. On tam leci i zabija wszystko, no po prostu mistrz. Power Pill. A, fajna sprawa, no na Boss Rusha już nie zdążymy. Ale, a no przynajmniej, a to podejście ukończymy. Two of Spades. No, użyję Blank Carda na nim i użyję jeszcze raz tego po prostu w normalny sposób.
Nie jest to karta, którą na pewno chcę z blank cardem łączyć. One makes you small. Ten narrator, ten pan lektor. Jakbyś się zdecydował i mówił to albo zawsze, albo nigdy. A nie. Raz mówi 30 sekund po tym, jak tabletkę podniesiemy. Czy kartę, raz nie mówi. Curse of the Maze. Ja Curse of jestem głupi. Curse of Rotten Baby i Curse of... A, Tinted Rock. Dwa są karty. Rozwalę też to. Bo potrzebujemy dobrej karty. Wheel of Fortune. Genialną rzeczą nie jest. Ale może być ciekawe w niektórych sytuacjach na pewno. Znaczy w sytuacji takiej, gdzie będziemy po prostu w jednym pomieszczeniu te Wheel of Fortune regularnie stawiać. Na przykład stawiamy sobie teraz jednego. Jak nam się jeszcze raz naładuje, to stawimy jeszcze jednego. No i wtedy wszystko wysadzimy i zbieramy sobie jakieś fajne rzeczy, tak? No i na części, jak już do niego dojdziemy, jest przedmiotami co trzy pomieszczenia. Więc... No jeśli przeżyjemy i dotrwamy, a to jak najbardziej będzie to przedmiot genialny. Na razie jest ok. A, jest ok. Po prostu. A, czy już tu będzie boss? Nie. A, czy już naładujemy? A, tak jest. Więc teraz wrócę się. A, użyję Wheel of Fortune. No i zobaczymy, co z niego wyleci. Wiem, że już nie zdążymy i tak... O matko... Dajcie mi dojść. Wiem, że już i tak nie zdążymy. Jestem tak mały. Na boss rusha czy hasha. No właśnie, więc... Mogę troszeczkę czasu poświęcić na to, żeby to podejście uczynić wygranym po prostu. No nie dostaliśmy zbyt wielu rzeczy z tych maszynek. Ojojoj. Było blisko. A co, 404. To jest słaby trinket z tego co pamiętam. I gdzie moja ryba? Co się stało? Gdzie mój trinket się podział? Come on. No, nie wiem co tutaj się dzieje. Nie wiem, Emperor. Emperor? Emperor. No to chyba zostajemy z Emperorem. Użyję Wheel of Fortune po prostu tutaj i je wysadzę. Dostając Demon Baby, więc dobrze, znaczy, więc nieważne co się z tamtymi trinketami stało, zostajemy bez wątpienia z tym trinketem, który mamy teraz. Raz, dwa, trzy. Two of Clubs używam raz. 48 Hour używam. Hierophant. No to ten. Lecimy. Niszczymy. Tyle. Lecimy po prostu do przodu. Nie jesteśmy potężni, ale mamy co trzy pomieszczenia, dwa soul hearty, więc po prostu włączamy siódmy bieg i lecimy stawić czoła wszystkiemu, co tylko pojawi się nam. No co wszystkiemu, co nam rzuci wyzwanie jakiekolwiek. Ktoś chce z nami walczyć? Ja lecę na niego z moim mięskiem i go niszczę. Biorę to. Biorę to. Dzięki, Chaos. No. Biorę to. Bardziej bym się ze Small Rocka teraz cieszył niż z życia. Ale jesteśmy chyba ustawieni do końca tego podejścia. Na to liczyłem właśnie podnosząc blank carda i to też dostałem. Ładnie. Podniosę kluczyk, bo tych nam akurat troszeczkę brakuje. Dziękuję, Hierofancie. Ty Hierofant. Dziękuję, że mi teraz to mówisz. Szkoda, że nie mówisz mi tego zawsze. Bombs are key. Nie. Nie ma sensu chyba. Cały czas jeśli znalazłbym Jerę, to Jerę bym ze sobą dalej zabrał. Ale chyba jedynym takim przedmiotem jest właśnie Jera, z którym chciałbym zostać. Dagaz. Dagaz też jest spoko. Ale jak już mamy blank carda, to zdecydowanie wolę zostać z Hierofantem. Znaczy nie mamy blank carda, tylko mamy Black Candle. A które i tak nam klątwy no niszczy. Więc Dagaz dający nam co trzy pomieszczenia jedno serducho jest bez wątpienia rzeczą, której nie potrzebujemy.
Mam nadzieję, że idę w dobrą stronę. Z chęcią bym tutaj drzwiczki wysadził, bo jest to pomieszczenie nieprzyjemne. No to już zakończę, skoro zacząłem. Mamy tyle bomb, że mogę sobie jak najbardziej pozwolić na właśnie unikanie takich nieprzyjemnych pomieszczeń. Mam nadzieję, że to jest dobra droga. Teraz mogę sobie użyć właśnie Hierofanta i wrócić do właśnie pełnego stanu zdrowia. Mam tyle kluczy, że nie potrzebuję tego jednego. Tej monety też nie potrzebuję. No nic nie potrzebuję. Spokojnie. No mamy Halo of... jesteśmy tak mali, dodatkowo mamy dwa... Mamy Halo of Fly i mamy... jak to się nazywa? Cube of Meat, tak? Więc teraz nawet jak pociski lecą w naszą stronę, to w większości po prostu w nas nie trafiają. No teraz co? Raz oberwałem. No wielkie mi halo. Lecimy na piętro kolejne. Przydałoby się jakaś mapa kompas, to już było po prostu lecenie od bossa do bossa. I tyle. Ale wciąż. Ohohohohoho. Mam nadzieję, że tylko dwie rąsie. Nie, trzecia rąsia. Trzy rąsie. No ja nie wiem, co ja mam zrobić z tymi życiami teraz. Znaczy, użyję tego, zostawię tu też życia. W razie jakbym ich potrzebował, no to tutaj mam zapas. No i teraz ja mogę wlatywać po prostu z Cube of Meatem i rozwalać wszystko, wiedząc, jaki zapas życia na mnie czeka tam. Raz, dwa. Szczególnie, że i tak przeciwnicy nie będą mnie w większości trafiać przez to. Ile ja tutaj mam rzeczy, które mnie chronią. Więc złoty klucz, o mój Boże. Więc ja teraz... No i jeszcze do tego oczywiście na naszą stronę działa bardzo mocno... jak to się nazywa? Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nie mam pojęcia, do czego zmierzałem. Nieważne. Mój mózg po prostu teraz skupia się w zupełności na tym, żeby lecieć szybko do przodu. No i jeszcze tu baterię dostajemy. Znaczy, teraz moja taktyka będzie taka po prostu, że używam dopiero wtedy blank carda, gdy stracę jakiekolwiek serducho, bo to nie ma sensu. Znaczy, no dobra, jesteśmy ustawieni, tak? Nie ma co więcej o czymkolwiek mówić. Nawet gdy jeszcze jedno życie jest dobra, teraz tego użyję. A... Tu Pils leżał, no właśnie. Lockdown, o mój Boże. O, co ja teraz zrobię? No, szczęście mi nie będzie dopisywało i kurczę, nie mamy szans w tym podejściu już. Kluczyk, moneta, sprawdźmy. Sprawdźmy. Nie? Ciekawe. No, powinienem teraz nieco bardziej używać... A bomb do przechodzenia, bo tyle ich nam leci wszędzie. Ale gdy zanim bomba wybuchnie, to już pomieszczenie nie żyje, więc... No to też jest inna rzecz w tej sytuacji. No, cześć. Dobra, nie do końca trafiłem. Ale co z tego? Tyle. Czy chcę Hasza pokonywać? Nie. Krampus, jak ja bym teraz chciał normalnego deala z diabłem. Za to Lamp of Coal jest rzeczą miłą właściwie, więc spoko. Ale lecimy na górę, tak jest. Szybkie, fajne, przyjemne podejścia. Oczywiście wykierowane przez Blank Carda. Ale wciąż. Dobra, cofamy się. Bomby nam już się kończą, ale gdy wiem, że... Nie będę się do... Nie będę musiał tego pomieszczenia więcej widzieć. Jak na przykład tego, którego nie cierpię, no to mogę spokojnie z niego uciec i lecieć dalej. No nie będę z tobą nic po prostu robił. Mimo że z monetami to ja dużo w tym podejściu już mieć do czynienia nie będę. Znaczy z użyciem monet. Nie, to jednak... Nie chce mi się tracić czasu. Nawet jakby kompas mi dał, no to kurczę. Tak szybko przez te pomieszczenia przelatujemy, że to by nam nic nie dało. W takich pomieszczeniach jak to na pewno nie będę używał. Nie będę używał bomby, żeby z nich uciekać. Za to z tego, które jest ślepym zaułkiem. Jasne.
Mamy cały czas 6 bomb, wiemy, że nasza faktyczna droga prowadzi na dół. Teraz jak najbardziej możemy, a nawet wskazaną rzeczą jest, uciekać z pomieszczeń, bo wiemy, że no są one poprawną drogą. Tutaj nie wiemy, ale ryzykujemy, żeby się przekonać. Ej. Aha, to jest specjalne pomieszczenie. Powinienem się już nauczyć, że jeśli bomba, którą myślę, że dobrze postawiłem, nie otwiera drzwi. Nie będę tego nawet podnosił. No to znaczy, że jest tu specjalne pomieszczenie. A, no okej. Ostatnią bombę używamy tutaj. No i reszta tego podejścia będzie wyglądała, znaczy reszta katedry będzie wyglądała już normalnie, klasycznie, czyli no, wchodzimy do pomieszczenia, zabijamy przeciwników, lecimy dalej. Empress. Fajnie. Znaczy wciąż mogę tak podchodzić Cube of Meatem i niszczyć wszystko. No i to się nie zmieni akurat. Zmieni się jedynie fakt, że no nie będę używał bomb, żeby uciekać z pomieszczeń. Mam nadzieję, że już idziemy w dobrą stronę. Cofnę się po tego Soulhearta. Niestety nie, na szczęście nie ma tu przynajmniej walki. No i oczywiście ostatnia droga, którą pójdę, jest drogą właściwą. Mam nadzieję, że na czeście nie będzie to tak wyglądało. Okej, nie chce mi się z tobą walczyć. Nasz boss już musi być tutaj. No. Pokaż, co na co się stać. Na nic się nie stać. Lecimy. Isaac. Dobra, pierwsza faza załatwiona. W drugiej też się na niego rzucamy po prostu. Nie ma powodu, żeby tego nie robić, a jak najbardziej przyspiesza to naszą walkę. Ale zrobienie tego bez dostawania obrażeń to zawsze, zawsze plus. Okej, skrzynia nam została, myślę, że spokojnie w 40 minutach się wyrobimy. Raczej mega szatana nie pokonamy. Nie wiem, czy bylibyśmy w stanie w ogóle, no bo silni to my nie jesteśmy. Jedyne, co nas tutaj głównie ratuje, no to kwestia naszych dużych obrażeń, znaczy kwestia tego, że mamy nieskończone życie właściwie. D4. Czemu nie? Mogę się pobawić tym. Cursed Eye. O Jezu. Ale cały czas w razie czego mogę wrócić. What? Nasze bomby są ciekawe. O, zawsze gdy będę się czuł... Czy mamy dwa hierofanty teraz? Nie. Tak więc hierofanta ja tutaj zostawiam. Nasz zestaw życiowy leży tam. A bo ja zostawiam ze sobą czasem... Ile ja mam bomb w ogóle? Ja mam teraz Curse of the Tower. Number 2. I właśnie ciekawe bomby. No i 40 tych bomb do tego wszystkiego. Więc... Ja te pomieszczenia będę rozwalał głównie bombami, bo nie chcę, żeby mnie Cursed Eye po prostu tutaj teleportowało gdziekolwiek. Gerglingi nie mają szans. No i jeszcze jedno pomieszczenie. No i mam nadzieję, że dostaniemy jakieś fajne połączenie. Znaczy jakieś fajne podejście po przetasowanku. Ej, czemu wy tyle życia macie? Czy wy jacyś odporni na ogień jesteście? Was ogień leczy! Lol. Czy was wybuchy leczą? Dobra, spadam stąd. Znaczy, nie do końca stąd spadam, bo... Teraz tu wracam. Ja chcę stąd uciec. Ja chcę stąd uciec. Nie chcę z wami walczyć. Znaczy, po prostu ich moje wybuchy leczyły. I to jest jedyny problem ich, tak? Życia mają mało i w ogóle. No tylko tak się stało, że ja ich leczyłem. Nie wiedząc o tym. Więc wiem na przyszłość. Ten bordowy dingle... leczył go bomby. Kolejne słabe podejście. Więc... no, postaramy się zdobyć jeszcze jakieś przetasowanko. No, damage taki mały zadajemy. Znaczy, nie taki mały. Całkiem spory. Ale nie niesamowity na pewno.
Więc ciężko będzie 6 pomieszczeń przeżyć. A z takim zestawem przedmiotów, znaczy przeżyć nie będzie ciężko. Ciężko będzie, no, naładować sobie D4 teraz. Bo naprawdę my, no, męczymy się z tymi pomieszczeniami. Ciężko to nazwać inaczej. Zawsze możemy się wrócić po nasz zestaw Blankarda z Hierofantem. Ale chciałbym jeszcze raz się przetasować. Może w końcu coś dobrego nam wyleci. No, cały czas myślę, uda nam się w ciągu 40 minut czasu w grze, bo odcinek już trwa 40 minut, zamknąć to podejście. Cały czas number 2 mamy. A nie, ta bomba po prostu tam leżała cały czas. Okej. Okay. Szkoda, że nie da się przetasować w klucze do Mega Szatana. Ale to za wiele chyba by było. Dobra, jeszcze jedno pomieszczenie. I czeka nas najlepsze podejście świata. Turu, turururu. Znaczy, damage zadajemy spory, tak? Ale... no, szału nie ma. A, już mamy, dobra. No! I o tym mówię. Nie jest to jakieś chore podejście, ale jest to jak najbardziej dobre, świetne podejście, więc... po prostu w takim stanie lecimy rozwalić Isaaca. A wracamy do naszego połączenia. Nie będziemy go za bardzo mogli użyć, co prawda. Ale, no czemu nie? Strasznie długa droga do Blue Baby nam się trafiła teraz w skrzynce. No i co, kończymy cię. Jeszcze Sacrificial Dagger po prostu. O. Znaczy, każde z tych podejść było zdolne do pokonania Blue Baby, mając tyle życia. Dzięki za oglądanie. Ciekawe podejście. Udało nam się, znaczy, przejść grę po prostu, tak? Nasz cel Boss Rusha został niewykonany. Trudno. Będziemy mieli jeszcze na to wiele szans. Do zobaczenia w odcinku kolejnym Isaaca i cześć!